Kolejny odcinek Urokiego Takiego, baby! No i ja was witam, moi drodzy, dzisiaj zapraszam was do drugiego odcinka z gry Super Mario Party Jamboree. I dzisiaj w końcu zabierzemy się za główny tryb rozgrywki, mianowicie Mario Party, a wylądujemy wraz z komputerem na Mega Wiggler's Tree Party, czyli wielkiej mapie w lesie. A naszym celem oczywiście w 10 tur jest zebrać jak najwięcej monet oraz przede wszystkim złotych gwiazdek. Ale zanim zaczniemy, ty drogi widzu, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków Super Mario Party Jamboree, to teraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem. Jeżeli film ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę, jak zwykle bardzo, bardzo mocno mi to pomaga. A tu poniżej w sekcji komentarzy dzisiaj zostawcie komentarz o treści hashtag gwiazdka dla zasięgu. No więc ja jak zwykle życzę wam miłego dnia oraz miłego oglądania. No i ja was witam, moi drodzy, zapraszam was do drugiego odcinka z gry Super Mario Party Jamboree. I dzisiaj zagramy sobie, tak jak obiecałem ostatnio, w zwykły Mario Party tryb. I ogółem tak, od poprzedniego, pierwszego odcinka zdołałem zagrać ze znajomymi dwie rozgrywki i jest bardzo dobrze. Na razie jakby wszystkich minigier oczywiście nie przetestowaliśmy, ale podoba mi się założenie rozgrywki, chociaż nie zdołaliśmy wszystkiego tutaj wykorzystać. No czy ze światowymi oponentami dam radę zagrać? Raczej dzisiaj nie. Wątpię, że ktoś tam spoza innego kraju będzie chciał tyle grać. Będą raczej wychodzić z rozgrywki. No i odblokowałem coś takiego jak pro zasady, ale to są takie zasady, gdzie no jakby dla osób, które zaczynają z Mario Party, to mogą te osoby się odbić od tego. Może im to za bardzo nie pasować, więc zagramy w to sobie kiedy indziej. Party Rules to są zwykłe zasady, które my sobie sami tam ustalamy. Więc dobra, no to jest troszeczkę jak Mario Party Superstars mimo wszystko. I zagramy sobie dzisiaj pierwszą mapkę, na której miałem okazję zagrać. Mega Wiggler's Tree Party. Więc lądujemy sobie dzisiaj do takiego lasu i to jest dosyć prosta mapa w założeniach, ale to sobie zaraz wyjaśnimy. No i ja, jako że niestety no muszę grać z botami, to zagramy z botami. Player settings, speed na fast, żeby szybciej oni się poruszali, to nie ma wpływu w ogóle na rozgrywkę, tylko chodzi o to, że ich ruchy są szybkie. Difficulty normal, tak sobie zostawimy. I z kim byśmy chcieli zagrać? Zmieńmy może? No dobra, no w sumie o tak, będzie ideolo. Jest Luigi, jest Toadziki, jest Duszek Bu, więc w taki sposób sobie zagrajmy. I tutaj zazwyczaj w Mario Party Superstars ja grałem sobie 20 tur, a tutaj 10 tur to jest około 90 minut, chociaż ja już zauważyłem, że to nie jest 90 minut, wyjdzie około godziny, może delikatnie mniej, zależy jak boty będą się poruszały, ale tyle jest sugerowane, więc zostawimy sobie 10. Bonus Stars, czyli oczywiście bonusowe gwiazdki po przejściu całej rozgrywki za różnorakie rzeczy typu najwięcej wygranych minigier, pomoc w minigrach, czyli że możemy sobie przetestować minigierkę przed zaczęciem, motion mingage, że możemy sobie w te minigry grać i tyle. Mhm. Here I go? Tak, startujemy sobie. Use one Joy-Con to play motion games. Okej, okay, muszę wybrać Joy-Cona, tak? Czyli na jednym będę teraz grał. No, okej, okay, jak trzeba, tak to trzeba. No i lecimy, cała nasza czwórka leci sobie na imprezkę. A wy zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się podoba gierka. Mega Wiggler's Tree Party. Dobra. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. I przypominam, no ta seria jest taka bardzo luźna, tak? Tutaj nie ma jakichś kompetytywnych rozgrywek z chłopakami, z ekipą i tak dalej. To bardziej, żeby przedstawić wam, o co chodzi w tej grze, tak? Oczywiście wszystko tutaj jest 10 razy fajniejsze, jak gracie z kimś. Nawet chociaż z jedną dodatkową osobą i z dwoma botami. Bo zawsze tutaj musi być 4 graczy, więc chociaż jedna osoba. Dobra, witamy wszystkich na imprezce. I teraz no tak, który z nas będzie super gwiazdą? Czy po raz pierwszy gramy na tej trasie? Tak, po raz pierwszy, wink wink, oczywiście, że nie. Więc tak wygląda cała trasa. Wiggler, ten po środku, ten stonoga, Zbigniew Stonoga, sobie tutaj śpiulka i on służy za taki skrót. Można sobie skrócić kawałek mapy dzięki temu, ale raz na jakiś czas, chyba co kilka tur, albo jak się wyląduje na zielonym wykrzykniku, on zmienia swoje położenie i w innym miejscu robi skrót. Tyle lub aż tyle. Są też groźne kwiatki pirania, które jak tutaj wejdziemy na te dwa pola, no to wtedy one zabierają nam kilka coinów. I każdorazowo kolejna osoba, która wpadnie na to pole, traci więcej coinów. Po prostu. Najpierw 5, później 6, później 7 i tak dalej. I tutaj też jest taki event, raz na nim zdołaliśmy wylądować, w sumie nie ja, tylko bot, że można tutaj zgarnąć coiny, ale jak trafi się dobre, jak to się nazywa? Ul? No nie ul, tylko ta pasieka z miodem, nie wiem jak to tam się zwie. No i tyle.
ale czasem Wiggler będzie wkurzony. I on chyba będzie wtedy częściej zmieniał swój skrót, I don't know. Tego już tam dalej nie odkryłem. No i przechodząc przez start kilka razy dostajemy coiny, bla bla bla. I to jest wszystko. Cała prosta plansza. Oho. 8. No dobra, Duszek Bu zaczyna, później ja, później Toad, a Luigi bieda na samym końcu. I jak zwykle musimy zgarniać tutaj gwiazdki. Gwiazdki są tam w losowych miejscach i kosztują one 20 coinów. Tyle. Tak to wygląda, moi drodzy. Tak wygląda rozgryweczka. A my zacznijmy. Pierwsza gwiazdka... O, tu po lewej będzie. No to dosyć blisko. To troszkę komplikuje sprawę. Bo właściwie już w pierwszej turze ktoś mógłby tam wpaść, tylko że każdy z nas ma po 10 coinów tylko. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. A ja sobie kawusie przygotowałem. Wiatraczek jeszcze odpalę, jeżeli będą szumy, to sorry. No więc dajesz. 7, okej, 10 idealnie do gwiazdki, mam nadzieję, że nie trafię 10. I mamy sklepik, można sobie kupić itemy, bo oczywiście postacie mogą trzymać maksymalnie 3 itemy. Shop Hop Box, okej, że zostanie teleportowany do sklepu, dobra. I on wylądował teraz sobie na Lucky Poincie, po prostu na pozycji Lucky, że może sobie wylosować jakąś pozytywną rzecz, wylosował 7 coinów. No i teraz ja, Yoshi. Dobra, możemy sobie oczywiście zobaczyć całą planszę lewym przyciskiem, tak to się prezentuje. Zawsze są jakieś skrzyżowania, możemy sobie wybrać, w którym kierunku chcemy iść, no ale oczywiście, że docelowo chcemy iść do gwiazdki, tak? Więc są, o, Lucky Space, tak to się nazywało, że dostań item lub coiny. Niebieskie pola są na ogół pozytywne, dostajemy 3 coiny, jeżeli wpadniemy na takie. W sklepie możemy kupić rzeczy, ale to zaraz wam pokażę. Czerwone pola są złe, zabiera nam 3 coiny. Tutaj te wykrzykniki wam mówiłem, pole z grzybkiem, to oznacza, że możemy zagrać o jakiś item w takiej minigierce. Bowser Space to jest bardzo złe pole, ponieważ jak tam wejdziemy, to albo my obrywamy, czyli tracimy coiny, nawet możemy gwiazdkę stracić, albo też rywale. I czy coś tutaj jeszcze jest versus? To oznacza, że jak wejdę na to albo ktoś inny, to może o ileś coinów zawalczyć w minigrze 1 na 1. Czyli ja na przykład będę chciał z Toadem o 10 coinów zawalczyć, pula to 20 i wygrany zgarnia całą pulę. I jeszcze jest takie pole jak Chance Time Space. W tej grze jeszcze na to nie wpadłem. Mam nadzieję, że to działa tak jak w Superstars, że ten co wpadnie ma... trzy takie bloczki i trafia w odpowiednim momencie. Pierwsza to jest osoba pierwsza, trzecia to jest druga osoba, a środkowe to o co się wymieniamy, co dajemy i tak dalej. Mogą to być coiny, że komuś dajemy ilość coinów, możemy wymienić się coinami, albo najlepsze, możemy wymienić się gwiazdkami nawet. Więc to jest super pole, to zmienia całą rozgrywkę czasem. Tyle mojego gadania, myślę, zaczynamy. Ale może to i lepiej, bo może zgarnę tą gwiazdkę później. Receive a pipe, dobra, dostaliśmy pipe i to nas bierze w dowolne miejsce na mapie. No, nie za bardzo, wolałbym jakieś 5 wyrzucić, żeby mieć większą szansę, że... O właśnie, tak jak pan Toadzik, że będę bliżej gwiazdki. Dobra, co on kupuje? Wydał 5 coinów, okej. Wiggler Bell, okej, to powoduje, że ten stonogaz, Bysiu stonoga zmienia swoją pozycję. Takie byle jakie. No i Toadzik, znaczy Luigi jeszcze swój ruch robi. 7, kozak. Bardzo dobrze. Na jego miejscu ja bym nic teraz nie kupował. Ale lubił tracić coiny najwyraźniej. Pipa kupił, okej. Tak jak item mówi, nie wiadomo gdzie zostaniesz przeniesiony. No i oni lądują razem na to samo pole, więc okej. 12 coinów, jest źle. Jest bardzo źle, bo Luigi ma teraz 18 i czas na minigrę. Jedną ze 112 minigier w grze. I każdy na każdego gra, bo wszyscy wylądowaliśmy na niebieskich polach. Twist and Sword, okej. Luigi jakby był ostatni, byłoby super, bo wtedy nie będzie go stać na gwiazdkę. No i dobra, i o co chodzi w minigrze? To nie grałem. Aha, dobra. Kminie, muszę odpowiednio balansować. Żeby to wlatywało do dobrych pojemników. Okej. Nie ma problemu. Czy to Shy... Nie, to jest Bu. Dobra, już myślałem, że jakiś Shy Guy. Czy my to wygramy? Mam nadzieję, że tak. Ja jestem drugi tutaj. To jest rybka, to jest Chip Chip. Dobra, szybciutko.
Teraz co będziemy mieli? Mamy tą kałamarnicę Mario. Już zapomniałem, jak on się nazywa, a tu już kolejny leci. Oj, oj. Ale dobrze idzie, dobrze idzie. No dobra, chip, chip, wlatuj. Nie umiem się skupić na kilku naraz. Ale uwierzcie, że granie w coś takiego z innymi jest naprawdę git. Kurde, nie udało mi się. Dobra, czy będę miał 14 punkt? Nie. A nie, jednak zaliczyło jeszcze. Idealnie, dobra. Ej, oni wszyscy będą na czwartym miejscu, czy jak? Nie, na drugim. Kurde, to oznacza, że Luigi zgarnie hajs. No nie, oni wszyscy mają po 8 punktów. Arr. Ale słuchajcie, też granie z komputerem daje mi taki plus, że... Uzgodnijmy, ja to pewnie wygram tą grę, tak? Ale będę mógł odblokować sporo rzeczy, w tym nowe plansze też. Kurde, Luigi 3 punkty dostał. No i na podstawie tego, kto ile ma gwiazdek i kto ile ma coinów, tych monetek, no to na tym miejscu jesteśmy. Ja jestem mimo wszystko drugi. Ajajajajaj, 8. Buu nie kupuj. Nope. Serio ten tekst musi... Sorry. Serio ten tekst musi tyle trwać? O właśnie, da się tutaj reakcję dawać, ale to bez sens. Payday Double Dice. Excuse me? Tego jeszcze nie miałem. Co to za item, to ja nie wiem. No nie mam szans. 2. Fuck, ale słabo. Ale słabo. Nic nie zrobię, 3 coiny. A jak Toadzik? Toadzik tutaj jest w kooperacji z innymi Toadami. O! No to używa Wiggler Bella i co i teraz? Wiggler zmienia pozycję. Widzicie, z innej strony teraz można zrobić skrót. Tylko bardzo szkoda, że nie da się przeskipować tego tekstu. No niestety. Czy on kupi? Nie, nie kupi, tak czy siak. I on woli tędy pójść, no dobra. No to... Teraz Luigi. Luigi to trafi. No chyba, że trafi jeden lub dwa. 5, dobra. Luigi ma pierwszą gwiazdkę, a ja właśnie przegrywam rozgrywkę. Wow. No. No oczywiście. To było oczywiste. A czy da się coś tu przyspieszyć? Nie. Nie da się nic. To musi tak działać. No ale brawo. Luigi właśnie zdobywa gwiazdkę. Aż jestem ciekaw, jakbym zagrał z nimi na poziomie hard albo... Impossible? Czy tam very hard? Nie wiem, jest jeszcze czwarty poziom trudności. No dobra, to teraz gdzie będzie gwiazdka, bo oczywiście zmienia lokację. Aż tutaj dopiero. A, to w tym wypadku Wiggler zdałby egzamin, ten pan na środku, żeby zrobić sobie skrót. Tylko, że on straci jednego coina tylko. Ale to jest nie fair. Ale farta ma Luigi. No jak widzicie, pirania rośnie. Tak, i teraz stracił 6 coinów. Czemu ja nie mogę tego zeskipować? To jest głupie trochę. No i dobra, i czas na minigrę numer 2. Ziobeczki mi. Okej, każdy na niebieskim polu wylądował, więc znowu każdy na każdego minigra. Scare Ozel. Czy ja w to grałem? Chyba tak. I to jest minigra, w której, no oczywiście, są te piorunki z przodu i z tyłu, więc nie możemy w nie wpaść. Karuzela będzie coraz szybciej szła, musimy omijać przeszkody. I to jest wszystko. I to jest absolutnie wszystko. Więc zobaczymy, jak mi to pójdzie. No ja ze znajomymi, jak grałem, to padłem. Lecimy. Zobaczymy, jak z botami tutaj pójdzie. Ja już przejdę. Tylko nie mogę za szybko. Okej, okay, okej. Okay. Jakoś to idzie. Oj, Rocky, nie zrób tego za szybko. Chyba przez tego czompa nie możemy być zjedzeni. Dobra, mamma mia, Luigi padł. Został Toadzik? Tak, Toadzik i Buu. Dobra, sam Toadzik już. I to właśnie przyspieszyło. Okej. Okay. Toadzik, przegraj. Yes! Udało się. No to nie było trudne. Ale na hardzie pewnie są trudniejsi przeciwnicy. Ja myślę, na drugiej planszy, jaką sobie tam zagramy w kolejnym odcinku, to na pewno dam sobie ich na hard, żeby tutaj, no było trudniej, tak?
Żeby symulowali trochę lepiej tych przeciwników. Ale przypominam, to jest gra w miarę losowa, tak? Tu można wygrywać minigrę, ale nie mam wpływu na to, ile wylosuję kostką na przykład. Więc ja to mogę przegrać dalej. Bół, proszę, jeden. Payday, double, coś tam... O co chodzi z tymi kostkami? 7. No okej, okay. Aha, że... Dobra, rozumiem, to jest double dice, ale zawsze ta druga to będzie tyle, ile w pierwszej wylosował, tak? Czyli jakby trafił 2, to druga to też byłyby 2, a zawsze kiedy wylosuje się dwie te same, to się dostaje hajs, więc dostał darmową dychę, chłop. I czy był właśnie... Nie wiem, jak ja to przegram z botami, to się załamie. Ja będę załamany, naprawdę ja będę załamany. Tak nie może być. Co jest z tą grą? Co się dzieje z tą grą? Ja dopiero 3 pola tylko poszedłem, a oni już 3/4 mapy. No dobra, gdzie będzie? Na górze. No to jest szansa jeszcze. Tylko, że Toad jest przede mną. Ajajajajaj. Czy to jest dobry moment, żebym... O, jeszcze item. Jeszcze pipe dostał. Czy to jest dobry moment, żebym użył pipe'a? Jeszcze nie. Jeszcze chcę o sklep zahaczyć. 3 tylko. 1, 2 i 3. No dobra, zobaczmy jaki jest sklep. Double dice, wiadomo. Podwójna kostka, Wiggler Bell, to już też wiemy. Custom dice, czyli sam wybieram, czy chcę od 1 do 10, jakąkolwiek wartość. Pipe wiemy. I shop hop box, czyli teleportuje do losowego sklepu. Ale oczywiście nie będzie wiadomo do którego. Ja biorę sobie double dice'a. Gdzieś w połowie rozgrywki sklep jest aktualizowany o nowe rzeczy, żeby tutaj też, no, przywrócić rozgrywkę do góry nogami. Nice! I to jest cały mój ruch. Ja oczywiście idę tędy, bo to w kierunku gwiazdki. 14 jeszcze ruchów do niej. To jest też zupełnie losowa gra. Double dice kolejny, ej, bardzo dobrze. Bardzo ładnie. Okej. Okay. Tu. No i Toadzik. Toadzik ile ma? Toadzik ma 11 pól do gwiazdki. 4, okej. Okay. Jest szansa, że ja go przegonię, bo Luigi nie kupi gwiazdki, to na bank. Toadzik traci 6 coinów. Okej, okay. Mogę to trochę przyspieszyć. Nice. Ale tekstu już nie. No, tak, 7 coinów od teraz będziemy tracić. Kurde. No to Luigi, idź sobie do przodu i tak ty nie kupisz tej gwiazdki. No, 2. Mógł 1. No i dobra, niech ma te 3 coiny. No i minigra. Podwójna ilość coinów do zdobycia. Okej, okay, i teraz tak, jeżeli się na zielonym polu wyląduje, to ma się 50% szans, czy jest się jakby w drużynie czerwonych, czy w drużynie niebieskich. O to tutaj chodzi. A jak jest się w czerwonych, to instant to jest koniec. To jest gra, którą grałem. Tu jakby są dwa sposoby. Albo maszujemy sobie prawy przycisk, żeby takie małe skoki robić. Albo robimy takie o. Ja tak robiłem i tak wygrałem minigrę ze znajomymi. Więc zobaczmy, jak to wyjdzie. Trzeba zamalować największą część mapy. Ja robię po rogach. Bo raczej boty nie będą na tyle mądre, żeby mi tutaj maskować. Okej, okay, 15 sekund. Dobra, ja to wygram. Mhm. Ale Luigi jest drugi, widzę. Trzeba mu trochę zamalować. Aj, to zdecydowanie ja wygrałem. To jest dobry sposób. 34%, pięknie. Toadzik 18, nice. No to była prosta minigra, ale grając z innymi, to ponownie się powtórzę. Jest o wiele lepiej. Oj, zdecydowanie. Może mi się którąś rozgrywkę uda zagrać z ludźmi online. Pytanie, czy wtedy jakby, nie wiem, ktoś z Japonii, powiedzmy, jak się połączy ze mną i zagra, stwierdzi, dobra, ja muszę iść spać. To ciekawe, czy zamieni ich na boty wtedy, czy jak to wygląda. Duszek był, twoja tura. Czego on użyje? O, do sklepu idzie. Tylko którego? Tu na górze. Okej, okay, bo jest drugi sklep jeszcze na górze. No dobra, nie zasłaniajmy. 4. Karamba. I co on będzie chciał kupić? 5 coinów wydał na... Super Creepy Dice. O, oh god.
To jest coś takiego, że jak da wszystkie... Dobra, to zaraz do tego wrócimy. Zaraz do tego wrócimy, bo wpadł na pole Bowsera. Biedny duszek był. Chociaż możemy my też być biedni. Czy on straci teraz gwiazdkę, czy coś? Zobaczymy, coś będzie losował. Okej, okej. Strać 20 coinów! O, 19 coinów straci chłop! Okej, zabiera wszystko. Super Creepy Dice powoduje, że wszystkim daje kostkę i wtedy każdy ruch kolejny u każdego z przeciwników to jest rzut kostką od 1 do 3 tylko. Tak to działa. Kurde mać. No nieźle. I teraz on spada chyba na miejsce drugie, tak, bo Luigi ma chociaż 3 coiny. No ja używam Double Dice'a, na razie nie chcę Pipe'a używać. Nie chcę być losowany w jakieś losowe miejsce. 14 potrzebuję, żeby dotrzeć do gwiazdki. Okej. Okay. Jest! Jeszcze hajsu dostanę, jeszcze 10 coinów, ale super. Dobra, mamy swoją pierwszą gwiazdkę, nice! O to chodzi. Idziemy sobie całą mapę. Nara frajerze i nara frajerze. I teraz muszę się upewnić, że idę tu. Co jest fajne na skrzyżowaniach, pokażę wam, gdzie wylądujecie, na jakim polu. My idziemy tu oczywiście. Więc witamy gwiazdko. I to jest głupie, bo można wybrać no thanks. Nie chcę gwiazdki, po co mi gwiazdka? To jest głupie. No dobra, mamy to. You got a star. Nice, w końcu, jesteśmy pierwsi. No już trochę się bałem, że jednak gorzej mi będzie szło. Ale dalej, to nie jest gwarantowane, że ja to wygram. No i teraz gwiazdka pojawia się na dole. Okej. Co dostanę? Creepy Dice bloka. Ale to jest jeden. Okej, czyli to mogę użyć tylko na jednym graczu. No dobra. Toadzik teraz. Toadzik dychasz, ale nie kupi gwiazdki, bardzo dobrze. No, on tu idzie. O, do mnie przylazł. Haha. No, ale ma pieniądze, ta, więc trzeba na niego uważać. Luigi time, a ten to w ogóle nic nie zrobi. 8. Czy też dołączy tam do nas na górze? Tak, oczywiście, wszyscy tu jesteśmy oprócz duszka Bu, ja wale. Dycha. No, brawo. Ho, ho. No dobra, czas na minigrę. Tu. No i zobaczmy, co to będzie za minigra. Jako, że duszek był wskoczył na czerwoną pozycję, to gramy w minigrę 1 na 3. I czasem minigry 1 na 3 są bardzo dobre dla osoby, która jest sama. I tyle. Zwycięska drużyna dostaje po 10 coinów, przegrana dostaje 0, po prostu. Dobra, w tej minigrze ja już to też grałem. Duszek Bu spawnuje rzeczy i tu działa pełna fizyka gry, jak widzicie. Tyle, musimy przeżyć bodajże 30 sekund, coś koło tego. Witamy w Minecrafcie. Start! Tutaj nie spodziewam się jakichś rewelacji. Ale chyba jest jakiś sposób na tę minigrę ogółem. Tylko gdyby się grało zwykłym graczem. O właśnie, takie przewracanie bloczków. Jezu Luigi, aż się wydarł. Dobra. No, takie przewracanie tych bloczków, no. Ale to było łatwiutkie, tak czy siak. Więc brawo, kolejna minigra zrobiona. I Toadzik oraz Luigi mogą chociaż powiedzieć, że wygrali jakąś minigrę. Chociaż tyle. Ja dalej miejsce pierwsze. No i Luigi już nagle ma 23 coiny, dopiero miał 3. Widzicie, to się może szybko wszystko zmienić. No dobra. Panie duszku Bu, czy ty użyjesz tych kostek teraz? Nie, użył Pipe'a. Okej. Zostawię sobie na kiedy indziej. Ja chyba użyję teraz tego Pipe'a, wiecie, bo... Ale nie ma pieniędzy, chłop. Nie ma pieniędzy na zakup gwiazdki. Ale ja właśnie chciałbym tu wylądować, właśnie w takim położeniu jak on. No brawo, 3 coiny. A ja użyję Pipe'a. Łód szczęścia może będzie? Gdzie mnie teleportuje? Gdzieś w dobre miejsce, proszę. Źle. O Jezu, tutaj. Najgorzej.
Najgorzej. No dobra, to trzeba iść. 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Bijemy w dzwon. Bijemy dzwon. Wiggler znowu zmienia pozycję z powrotem na tą pierwotną. I to tyle. Dobra. Ale chyba jestem przed cudownym polem, wiecie? A to zobaczymy w kolejnej turze. Dycha! Ej, Toadzik to ma farta niezłego. Co kupi? Co ten Toadzik tu planuje? O, też super creepy dice. Ej, no to będziemy mieć bardzo powolne ruchy, jak oni tylko tego nam użyją. A nie, to tu jest to pole, no! Za 50 coinów można zabrać komuś gwiazdkę. Tak. Można zabrać komuś gwiazdkę. Ja liczyłem, że to pole będę miał przed sobą teraz. Okej. Musiałem maszować tak, ale i tak zabrał mi 10 coinów. I zabranie coinów jest za darmo, czyli po prostu wziął sobie tyle. Mi 10, a sobie zarobił dychę. Fuck. I przez to pole się przechodzi. To jest jak sklep. Bo sklep też nie jest polem, to się tylko przechodzi przez to. Kurde. Słabiutko, słabiutko. O, teraz Luigi używa pipa, okej. Też chcę sprawdzić swoje szczęście. Wylądował tu gdzie ja. No super! I brawo. Dostał 10 coinów za przejście przez start. Dopiero miał 3 coiny, chłop. Karamba. I przed całym sklepem. Kurde no, już mnie wyprzedził chyba. Nie, ja mam 38 coinów, on 36. Fuck. Okej. Minigra każdy na każdego. Light Wave Battle, nie kojarzę. Przynajmniej po nazwie. O, w to grałem. To jest ciężkie. To jest ciężkie. Tu ma się 3 życia tylko. Oj. A fuck, oberwałem. Dawaj, Toadzik. Jest, ale oberwałem. Ja w to przegrałem szybko, jak grałem ogółem. To nie jest łatwe, to można tak manewrować, można się skupić na jakimś też. To jest tragedia, to tylko skaczesz. Ale mogło się ułożyć te fale w taki sposób, że nie będzie odstępu czasowego dobrego. No dobra, mamy miejsce pierwsze dalej. To teraz był. I mamy połowę rozgrywki za sobą. To nie jest 90 minut, nic na nic. Home stretch to jest połowa rozgrywki i wtedy mamy tutaj kilka rzeczy. Kilka zmian. Po pierwsze podsumowanie do tej pory, jak to wygląda. Kto ile ma coinów, ile gwiazdek. Brawo, tak. I od teraz. Niebieskie pola będą dawały 6 monet zamiast 3. Czerwone będą zabierały 6 zamiast 3. I jeżeli wpadniemy na to samo pole, co przeciwnik, to wtedy mamy duel. Mamy walkę jeden na jednego. O ilość coinów, ile gracz wybierze. Tak, w taki sposób to wygląda. Bonus. Wszyscy double dice'a dostają. Ojoł. Ale fajnie, tylko że ja miałem pełny ekwipunek chyba. I tak, i od teraz w sklepie można kupić Golden Pipe, który teleportuje od razu pod gwiazdkę, ale kosztuje 25. No i bonusowe gwiazdki, bla bla bla. No to już wszystko wiemy, więc w połowie rozgrywki, rozgrywka się ostro zmienia. O, karamba. O, jeden. A co to jest? Aha, że zagrał w minigierce o item, dobra, zdobył coś takiego. No okej, to teraz co ja powinienem użyć? No raczej Double Dice'a będę używał jak na razie. No tak, bo ja chcę jak najszybciej do sklepu dotrzeć. 9, okej. 8, bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Czyli idziemy teraz 17 aż. O, jeszcze dycha za przejście przez start, super. Super, a tu jest jeszcze Unlucky Space, takie pola dodatkowe. I kupujemy w sklepie. Oczywiście, że tak, kupujemy w sklepie za 25 tego Golden Pipe'a, biorę.
I zostają mi tak 33 coiny. Ale ja na razie nie będę wykorzystywał tego Golden Pipe'a na czerwone pole. No dobra, jak muszę, to muszę. Bo gdyż ponieważ ja chcę użyć Double Dice'a w kolejnej turze. I mieć nadzieję, że zdobędę gwiazdkę, a Golden Pipe'a użyję już na inny raz zupełnie. Mhm, to udzik jeszcze idzie. 6, 10, o kurde, 16. To on będzie na tym samym polu co ja. Chyba. A no tak, przecież skrótu można użyć. O kurde, zapomniałem o skrócie. Co on kupuje? Za 12, custom dice bloka chyba. Mhm. Ale to też będzie bardzo dobre. Fuck, nie pomyślałem, ja mogłem to... A nie, no Golden Pipe'a jak kupiłem to bardzo dobrze. On pójdzie w prawo? Nie, nie poszedł. Ale Luigi ma 11. Uuu, Luigi nam zgarnie gwiazdkę na 100%. 6, 8, ma. Luigi nam zgarnął gwiazdkę. Kurde karamba. Ale byłby głupi, gdyby coś kupił za 25 na przykład. Jeszcze kupił Double Dice'a. Pójdzie skrotem. Oczywiście. Fuck. Zabrał nam gwiazdkę. No. To ja w kolejnej turze zdecydowanie używam Golden Pipe. Muszę. Muszę. I widzicie, nawet z botami ja potrafię przegrywać. Te reakcje są takie głupie, bo można nimi tak spamować. Dobra, gdzie będzie gwiazdka teraz? Okej, na górze po prawej. To zastanawiam się, czy jeszcze nie użyć sobie Double Dice'a, czy nie wstrzymać się, wiecie? O, versus, no! Dobra, on dostaje 3 za wylądowanie, chociaż powinien 6 tak właściwie. Okej. I walczymy w dodatkowej mini grze każdy na każdego o coiny, w zależności od tego, ile on wybierze. Dobra. Po 15 coinów nam zabierze teraz. O karamba. A bu 3. Walczymy o 48 coinów. Ajajaj, kamera ready. Okej. Ja to chyba kojarzę. Tu trzeba wykonać najlepsze możliwe zdjęcie, więc zacznijmy od razu, nie ma co. Bawimy się w pudelka, bawimy się w paparazzi. Musimy im wykonać zdjęcie, dobra. Gdzie oni są? Z wózkiem, tu. I trzeba idealne zdjęcie. No dobra, powiedzmy, że tak, to i tak będę miał na pewno o wiele lepsze niż oni. 80 punktów, dobra, i tak trzeba 3 foty zrobić. Grzybki, tołdziki. No ja myślę, że coś takiego. Tylko pytanie, czy też poza musi być idealno. Chyba nie, bo u mnie zamknął oczy ten pośrodku. Aha, i tutaj ta wieża to chyba gdzieś tu była. Ale tołdzik musi się pojawić. No to czekamy na Toada. Wchodzi Toad, dobra. Coś takiego. Dajesz Toad. Oh fuck! 74, ale dobra, to i tak ja już to wygrałem, ładnie. Więc 48 coinów dla mnie. Bardzo ładnie, lubię takie minigry, bo to zmieniają nam całkowicie rozgrywkę. No zabiera się każdemu po 15 coinów i wygrany do 60 dostaje. Chociaż ja 48 chyba nie dostanę, ponieważ no to jest troszeczkę tak dzielone. 33 coiny to dalej bardzo dużo. No i Luigi ma tylko 2. Bardzo mi przykro, kolego. I teraz versus stał się zwykłym polem, okej. I teraz mamy prawowitą minigrę. Za 6 turę. Pół do mnie dołącza, okej, wylosowało mu, że będzie w czerwonych. 2 na 2, pierwsza minigra 2 na 2, zobaczmy. Dory Pedal Paddle. O co tu chodzi? Horizontal, dobra. What the fuck?
O, Jesus, ja muszę tak pływać? No chyba sobie ktoś jaja robi. Co? A mogę jakoś o tak? Nie, muszę o tak konkretnie trzymać. O karamba, ja to przegram. To będzie pierwsza minigra, którą przegram. Nie umiem w to, nie umiem w takie minigry ruchowe. Aż tak. Żeby tak machać. No nie, nie ma szans. A jednak się udało. Ale nie wiem. Ja nie wiedziałem, jak to trzeba robić. Czy jakoś o tak machać, czy co. Nie wiedziałem. Ja czułem się spowalniany przez tego buch chyba. Nie wiem, ale dobra. Przyjmuję tą wygraną. Ale jakby była przegrana, to też myślę, że zasłużona, bo te minigry ruchowe niektóre są dziwne. No dobra, ale dalej jestem drugi, bo nie mam drugiej gwiazdki, więc dalej ja przegrywam. No dobra, 4 tury nam zostały. Duszku, co ty wymyślisz teraz? Mało mądre to było, bo ty jesteś niedaleko gwiazdki przecież. To ty się tak właściwie cofnąłeś. Ale jak woli, no niechaj będzie. Jego sprawa. Dycha! No to on wyląduje z powrotem tam, gdzie był. I co on sobie kupi? Nic sobie nie kupi. Za 12 custom dice bloka co najwyżej. No i co? I co mu po tym? Karamba. Dziwny wybór, ale okej. I stracił hajs na gwiazdkę. Ja ile mam do gwiazdki? 16 aż. No ale nie chcę Golden Pipe'a jeszcze używać, póki jestem w miarę blisko gwiazdki. O ja wale. Ale sobiutko. Nie gadajcie, że... O Jezu, już myślałem, że do Bowsera. Kolejny Double Dice, kurde. Aj, no nie wiem. Boję się, że to udzik mi zabierze tu gwiazdkę sprzed nosa. 7. On idzie tędy, ale sobie właśnie chyba nie. Nie uwalił drogi. No i wkurzasz teraz Wigglera. Naszego Zbysia Stonogę. Karamba, mega Wiggler, tak, przesunął się. Jeszcze Luigi. A Luigi no to wywalone ma. 43 pola do gwiazdki. Ja wale. Tu. O kurde! Co jest, on pół planszy przejdzie sobie od tak. Co on kupi za to? A, on nie ma dobra, on nie ma coinów, więc nic nie zrobi. Ale pewnie zabierze ode mnie coiny, oczywiście. Co za śmieć, no, bez honoru. Fuck. Kurde, ile? 14 coinów! No nie wierzę. Ale dużo. Dużo za dużo. I Luigi nagle ma 16. I jeszcze dychę se zarobi za przejście przez start. Co to za bullshit? Jaha! Nie, no to jest kpina. Tyle mapy przeszedł. No niestety, minigra. I każdy na każdego. Dobra, tak nam wylosowało. Platform Peril. Okej, okay. Zdobędziemy tyle coinów, ile po prostu zdobędziemy w minigrze, bo to jest... Nie grałem w to, jak coś. To jest stricte minigra o coiny. Okej. Okay. Wygląda... dziwnie. Postaram się jak najwięcej zabrać. Mhm.
28 coinów! Jestem zadowolony. Oni też trochę pozarabiali, zwłaszcza Luigi. Kurde, nie podoba mi się ten Luigi, co nagle zgarnął tyle hajsu. 14, później 10, teraz 9. Chłopa teraz będzie stać na kolejną gwiazdkę. O, 6-9, nice. Ach, kurde. Ja mam dalej jedną gwiazdkę. Pak. Ale mam double dice'a. I jest motyw Jamboree w końcu. Jest. Jamboree to jest partner, który pojawia się w totalnie losowym miejscu na mapie i nie wiem, czy też w nie totalnie losowym momencie rozgrywki i zawsze to jest nasz współtowarzysz. W zależności od tego, jaka jest postać, daje nam dodatkową pozytywną rzecz. Na przykład przechodząc przez rywali zabierasz im 5 coinów. Albo zaczynasz ruch i zawsze dostajesz 5 coinów. Coś takiego. Ale jeżeli wylądujemy na danych polach, to akcja jest wykonywana podwójnie. Na przykład wyląduję na czerwonym polu, tracę 6 coinów i tracę 6 coinów. Jak wyląduję w sklepie, mogę dwa razy kupić item. Jak wyląduję przy gwiazdce, mogę kupić dwie gwiazdki za 40 coinów. Czajcie, o co chodzi. Rosalina działa tak, że jak zanim wyrzucimy kostką, to dostajemy jeden jakiś tani item. Jakiś randomowy tani item. Tak, no i tutaj gra nam tłumaczy, że można kupić dwie gwiazdki i tyle. I ona będzie tutaj jeszcze czekała. No ja jej nie zgarnę, Luigi ją zgarnie, bo widzę, że Luigi tam jest. Twoja tura, buu. Fuck. Bardzo źle. Ale chyba da się anulować ten efekt itemem. Więc zobaczymy. Dycha. Ale buu nie kupi. O Jezu, jak dobrze. O Jezu, jakby mi buu zgarnął, to ja bym się wkurzył. I co w sklepie? Na co przeznaczysz pieniążki? Na nic! Okej, ciekawe. 15 coinów, kurde! Kurde, no i teraz moja kolej. Czy zadziała mi double dice? Bo zawsze anulowało to. Tak, anuluje! Super! Super, super. Mam 11 do tego pola. Proszę. Nie! No ja walę. Dlaczego? Ja nie kupię tego nigdy. Toadzik mnie wyprzedzi z tym. Dobra, i teraz mamy tutaj, no... Okej, muszę odpowiednie, to jest bardzo losowe. Wybierzmy to. Jest miodzik, czyli dostanę hajs. Dobra. Przynajmniej to tak rozumiem. Jej! 16 coinów aż. No dobra, mogę jeszcze raz spróbować, ale anulować nie mogę. Wybierz mi środkowy. No to jest 50-50. O nie, pszczółki. Czy ja stracę hajs? Nie. Czyli zgarnąłem 16 coinów, o tak. Bardzo dobrze. Toad, proszę. Nie, Toadzik ma custom bloka! Koszmar. Koszmar. Źle. Źle. Bardzo źle. Teraz jestem w trochę słabym położeniu, bo mój plan był taki, że spróbuję dotrzeć do duszka Buu, który jest po prawej stronie mapy i kupiłbym za 50 u niego możliwość, jak to się nazywa, zabrania gwiazdki komuś. Ale zostają dwie tury. A ja muszę tego Golden Pipe też wykorzystać. Czy coś kupi? Kupi. Gwizdek, że zmieni pozycję gwiazdki. Aj, źle. Strasznie źle. Karamba. Jeden. No to tutaj nic takiego nie zrobi w swoim ruchu. Ej, ja nie wiedziałem, że z botami może być taka rywalizacja. Da się grać też samemu normalnie, sensownie.
Znaczy wiadomo, w minigrach ja ich rozwalam, ale no nie wiedziałem, że tutaj oni będą na planszy tak rozwalać. 20 coinów można wygrać. Huu. A, jasny ekran. O kurde, mać. To jest taki minigolf. I trzeba joyconem przesuwać planszę. I nie można doprowadzić do tego, żeby to wpadło w piasek. O fuck. Mogę to anulować? Nie. Bo to już jestem w rozsypce. Ta. A nie mogę. O wow. No nie, no co za głupia minigra! Dobra, pierwszy. Ale tak, da się podskakiwać. Zapomniałem o tym. A gra tego nie uczy, że da się podskakiwać Joy-Conem. Jest, jest, jest dycha. Luigi, nie, Luigi 3. Ja to wygram. Yes, wygrałem! Ale fart, ja już myślałem, że będzie po mnie. Ach kurde, 20 coinów dla mnie. Ale co mi z tego, skoro ja gwiazdkami dalej nie wygrywam? Kurde. Najgorzej. Zobaczymy, moi drodzy. Dobra, 105 coinów. Da co mi taka ilość, to ja nie wiem. Absolutnie. A, dwie tury zostały. Nikt Rosaliny jeszcze nie wziął. No i duszku Bu, co ty zrobisz? Double dice, wylądujesz przy Bu i pewnie będziesz chciał zabrać mi hajsu, ta? 10. Oczywiście, że mi będą chcieli. Nie, Luigi'emu. No w końcu. Bu do Bu. O, zabrał 13 coinów mu. O, i ma 50. I teraz by mógł gwiazdkę komuś sprzątnąć. Dobra, Lucky Space. 20 coinów, o matko boska. No to farciarz niezły. No i teraz tak, ile ja mam pól do duszka Bu na planszy? Raz, dwa, trzy, cztery. Musiałbym 8. 8 musiałbym wylosować. Dobra, no spróbujmy, tak? 7, nie! Nie! Co mogę tu kupić ciekawego? Duel, czyli mogę przywołać walkę jeden na jednego z kimś, o coiny tylko. I Star Steel Trap, to chodzi o to, że jeżeli ktoś w to wpadnie, traci gwiazdkę, ale to ktoś musi w to wpaść. Nie ma co, żebym kupował. No. Nie. No nie wierzę. Bowser Revolution, co to? Co to było? A, będzie wyrównanie coinów. No. No, będzie wyrównanie coinów dla wszystkich. Czyli komunizm. O, żeż ja walę. Straciłem tu 50 coinów na czymś takim. Ale mam niefarta w tej rozgrywce z botami. No czajcie wy to. Jeszcze Toadzik i jeszcze Luigi mają ruch. Czy Toadzik też w to wpadł? Nie, Lucky Space. Creepy Dice Blocka jeszcze. Jeszcze jednego ma. No nie wierzę. A mogłem użyć tego Creepy Dice Blocka na kimś. Nie pomyślałem. Jeden. Znowu jeden trafia. Czy on kupi Golden Pipe? Nie, nie kupił Golden Pipe, a mógł. Mógł właśnie kupić Golden Pipe i mieć trzy gwiazdki zaraz w kolejnej turze. Ach. To jeszcze mam szansę to wygrać. Ostatnia tura. W sensie mini gra, ostatnia tura i mini gra. I będzie koniec rozgrywki. No i wszyscy przeciwko mnie.
Niech to będzie dobra minigra, proszę. Bruiser Bash. Nie kojarzę z nazwy, co to jest. Uuu. Aha, po prostu, o tak. Dobra, to będzie proste do wygrania. Czyli L i R, ja sobie zmieniam pozycję, jak chcę iść. A chodzić mogę ciągle. Co jest? Okej, Luigi. Jezu, już myślałem, że go nie trafię. Myślałem, że to będzie łatwiejsze jednak. Ale no, nie reagowali za bardzo, więc... Więc ładnie, wygrałem przedostatnią minigrę. Co mi w niczym nie pomaga. 6-9 znowu, nice. No jestem drugi, och kurde, no ale i tak potraciłem sporo coinów. No i teraz co ja bym wolał zrobić? Chyba pójdę do duszka Boom mimo wszystko, wiecie? Zamiast używać Golden Pipe. Mhm. Też ma 6-9, nice. Sklep zamknięty już, bo to bez sens. No i mam dwa wybory. Albo iść do gwiazdki używając Golden Pipe i zabrać Luigi'emu i wtedy ja będę miał dwie, albo zgarnąć po prostu i też mieć dwie. To nie, to... A wiecie co, użymy itema? Creepy Dice bloczka. Na... Toadzie. Tak, bo Luigi może anulować efekt Double Dice'em. A trzymaj, proszę cię bardzo. Żryj to, kolego. Tak. 5 niech będzie, spoko. I dalej jest problem, bo będę przegrywał teraz z Luigi'm na gwiazdki. Na coiny, przepraszam. W razie czego. Bo jeżeli Luigi zgarnie bonusowe gwiazdki, to wtedy ja przegrywam z nim na coiny. No nareszcie. Zabrałem mu gwiazdkę i teraz ja mam dwie, czyli prowadzę. Ale tak jak mówię, jak będą bonusowe gwiazdki i ktokolwiek zgarnie z nich, to ja mam najmniej coinów w tym momencie, bo wydałem aż 50. Okej, 34, dalej mam najmniej. Mogę to dalej przegrać. Okej, zmienia położenie gwiazdki. Czy mu się pofarci? Nie. Poszło na górę. Nice. Mamy to. Czyli już nie zgarnie. Jakby jeden trafił i na Bowsera wpadł jeszcze. Ale to Udzik może mi zgarnąć! No! Nie wierzę w to! Ja nie wierzę w to! Właśnie jestem na czwartym miejscu. Z botami. Ja walę! Ale jednocześnie za to kocham Mario Party, bo tutaj wszystko może się zmienić w jednej turze. W jednej totalnie turze. Ja zapomniałem, że Toadzik wpadnie zaraz do duszka Boo i że wyda pieniądze na to. O super. Zgarnął jeszcze Rosalinę na ostatnią turę. O matko. Bo jest jeszcze... sorry, pomyliło mi się, to jest minigra o nią. Gdzie Luigi będzie miał przewagę nad nami. Ale nic za to nie będzie, no to jest ostatnia tura, to jest głupie. To jest bez sensu na ostatnią turę ją zdobywać. O, vertical. Dobra. Już bez smyczy będę to robił. Radical Race. O co tu chodzi? Nie wiem. Okej. Aha, że gracz z przewagą dostaje boosta na początek.
No dobra, zobaczymy. To jest minigra o Rosalina, nic więcej. No i tak, i ten co wpadnie na to pole, no to dostaje przewagę, tak? Ale zawsze to mogę ja ją ogarnąć. O, super! No to tylko muszę obracać Joy-Conem. W jaki sposób on jest pierwszy? Może jak się skręty robi, to... No... Jedźmy... No ale to Luigi wygra! Nie mam szans już. O, kurde. Jak oni to szybciej robią ode mnie? A, jakiś boost jeszcze wypadł. Nikt minie tego. No. Ale to nikt nie będę miał z trzeciego miejsca. Pół wygrał! Nie, jeszcze nie koniec. Toadzik zgarnął! Wow! O, wow! Nie umiem w to. Totalny bullshit. Można tu skakać? Można. Ale gra tego nie wyjaśnia. Gra nie wyjaśniała nic tutaj, że mogę tak skakać. Chyba. Albo ja przeoczyłem. Noż ja walę. O ja walę. No ja nie umiem w takie gry ruchowe. Nie umiem tak machać ręką odpowiednio. No! Jakiego ja mam pecha tutaj? Czy coś źle mi... Nie mam słów. No nie mam słów, ja tego specjalnie nie robię! Skończcie już tą minigrę, proszę! No skręć! A idź pan w ciul! Przegrałem w Mario Party. Przegrałem w Mario Party z botami. No nie wierzę w to. Nie wierzę. I ze wszystkich osób akurat Bu. Nie Luigi. Luigi miał przewagę, a przegrał. I po co ci ta Rosalina? To już jest koniec gry. Doprowadzę cię do zwycięstwa, tak. Zwłaszcza, że już wszystkie ruchy wszyscy zrobili. No, biedny ty. Jeszcze chłop biedny straci hajs. Nam 7 coinów. I piranie jest większy. To super, w ogóle dla mnie to jest bezsens z tą Rosaliną. I to tyle. Już ta Rosalina nic nie zrobi. No, każdy na każdego. Ja wale, nie chcę tych motion minigier, one są tragiczne. W sensie są do zrobienia, tak, ale ja coś nie potrafię ich przechodzić zupełnie. Okej. Okay. To jest na farta, myślę. A i co teraz? A, to można do tych niżej koszy. Ale dobra, wygrałem, no 14. Okej, okay, śmieszna minigierka, fajna. To trochę na farta jest. Praktycznie chyba jest najlepiej spamować, żeby te piłki latały i zawsze gdzieś tam wylądują, tak? Bo jest nielimitowana ilość piłek. I tyle, i to jest koniec gry, i już mamy rezultaty. Więc Toadzik oczywiście, że musiał cheatować we współpracy z innymi Toadami. Ale pamiętajcie, bonusowe gwiazdki są. Więc tak prezentowało się przez całą grę, kto ile miał gwiazdek. Okej, zobaczmy statystyki. To są tury od 0 do 10, tak, Luigi miał pierwszy, później Boo dołączył, ja też. Toadzik nic nie miał przez całą rozgrywkę, czy wy to widzicie? Co tu się wydarzyło? Ja walę ten Toadzik, no.
Bonusowe gwiazdki, za co? Za chyba największą ilość pól? Tak, kto najwięcej pól przeszedł? Chyba nie ja. Zwłaszcza na początku. O mój Boże. Jeszcze oni razem to dostali. Kto wszedł najwięcej do Bowsera? Boo wygrał. Boo wygrał całą grę. Jestem czwarty! Nie wierzę, z botami czwarty! Co jest? Zaraz zobaczycie czemu, bo przegrałem z Toadem i Luigi'm na coiny, a Boo wygrał gwiazdkami. Absolutnie w to nie wierzę. A nie, przepraszam, Toad jest czwarty. Toad coiny jeszcze wydał przecież na Boo. O mój Boże. Jeszcze Jamboree Buddy Award? Nie wiem za co, ale to za to nie było gwiazd. A, to po prostu taka pierdoła. Ja najwięcej minigier wygrałem, a ten najwięcej wydał w sklepie. Czyli Toadzik wygrywał, ale bonusowe gwiazdki go pokonały. Wszyscy dostali oprócz niego. No, i tak się prezentują szczegółowe tutaj nagrody, znaczy statystyki. Można by za to wszystko dostać nagrody. Widzicie, na przykład za Bowser Space, ja i Boo dostaliśmy, bo tylko po jednym razie tu wpadliśmy, tak? A zawsze bonusowe gwiazdki są losowe. Najwięcej Blue Space'ów, Red Space'ów, ja tylko jeden, więc za to wszystko można dostać nagrodę jakąś. Za ilość coinów ja najwięcej zdobyłem, Lucky Space'y, minigry, 10 wygrałem, wiecie o co chodzi. Więc tak to wygląda. Ile dostajemy hajsu? 1700. Niestety, za trzecie miejsce 1700. A szkoda. No i to byłoby na tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o Mega Wiggler's Tree Party. Godzinka, widzę surowego nagrania, więc to nie jest 90 minut jakby co. No i co, w następnym odcinku zobaczymy, w jaki tryb zagramy. To jeszcze się przekonamy. Ja wam dzisiaj dziękuję, trzymajcie się i hej hej!